Trwa kolarska majówka na Mazowszu. Wczoraj odbył się memoriał Andrzeja Trochanowskiego, a dziś Romana Siemińskiego. Oba te wyścigi padły łupem kolarzy ekipy BDC Markpol. Wczoraj pierwszy w Baboszewie był Kamil Gradek, a dziś na ulicach Raciąża najszybciej finiszował Eryk Latoń. Trasa 15. memoriału Romana Siemińskiego liczyła 133 km. Grupa BDC z Nowego Dworu Mazowieckiego, kierowana przez Dariusza Banaszka, miała powody do zadowolenia. W ciągu dwóch dni na mazowieckich szosach sięgnęła po kolarski dublet. To jest początek sezonu. Mamy cele, mamy plany, mamy aspiracje. Zobaczymy, co będzie dalej. Na Mazowszu od wczoraj ścigają się również adepci kolarstwa szosowego. Zaczęli w Kobyłce, a dziś w warszawskiej Białołęce została rozegrana jazda indywidualna na czas. Drugi etap 56. małego wyścigu pokoju. Trasa przebiega na rundzie około 4 km. Jest to runda poprowadzona ulicami Ruskowy, Brud, Kobiałka, Olesin i Mańkowska. Czasówkę na Białołęce wygrał Jakub Kasperek z Lublina i został nowym liderem małego wyścigu pokoju. Jutro trzeci, przedostatni etap w Grodzisku Mazowieckim. Start o godzinie 14:00.